Ścieżka w koronach drzew znajduje się w sercu majestatycznych lasów czeskiej części Karkonoskiego Parku Narodowego w uzdrowisku Jańskie Laznie. Trasa o długości ponad 1500 metrów prowadzi przez las, w którym znajdują się zróżnicowane gatunki drzew, gdzie można spodziewać się licznych niespodzianek i ciekawostek. Widoki dosłownie zniewalają, bowiem rozpościerają się na karkonosze z wieży o wysokości blisko 50 metrów, dzięki któremu stare drzewa są na wyciągnięcie dłoni. Niektóre z nich mają nawet ponad 150 lat. Ścieżka posiada unikatowe centrum edukacyjne, które znajduje się w podziemiu drewnianej wieży i przedstawia skomplikowany system korzeniowy drzew. Ścieżka jest również świetnie opisana na dostępnych tablicach informacyjnych, gdzie można pogłębić swoją wiedzę na trzech przystankach znajdujących się na chodniku horyzontalnym. W ramach kompleksu znajdują się również parkingi, plac zabaw dla dzieci oraz niedroga restauracja, która serwuje czeskie dania. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z usług przewodnika. Do ścieżki w koronach drzew najłatwiej jest dojechać przez Przełęcz Okraj. Cennik biletów oraz godziny otwarcia można sprawdzić na stronie internetowej kompleksu w wersji polskiej.